Państwu. Witamy podczas kolejnego, czwartego już odcinka z serii Co w chałupach piszczy. I dzisiaj tak naprawdę nie skupimy się na tym, co w chałupach piszczy, ale tak naprawdę co w trawie piszczy, ponieważ stwierdziliśmy, że skorzystamy tutaj z tego przepięknego, zielonego otoczenia i dzisiejszy odcinek nakręcimy tutaj. Jak widzicie, mamy niesamowitego gościa, ponieważ jest to taki odcinek poświęcony zwyczajom świątecznym, zwyczajom wielkanocnym, więc nie wyobrażaliśmy sobie tego odcinka bez obecności owieczki, tym bardziej, że tutaj stado owiec w skansenie zamieszkuje, tak więc owieczka tutaj dzisiaj jest z nami. Ja pozwoliłam sobie usiąść na żarnach, to są, nie są też jakieś takie przypadkowe elementy, tylko prawdziwe żarna służące do mielenia zboża. Na sam początek może przypomnę, żeby rodzice przygotowali tą standardową kawę, ale myślę, że dzisiaj byłoby dobrze, gdyby rodzice jednak z dziećmi w tym odcinku uczestniczyli i troszeczkę o tych zwyczajach z dzieciakami również porozmawiali. Na samym początku chciałam tutaj zwrócić uwagę na taką bardzo istotną rzecz, otóż na to, że tradycje Górnego Śląska są bardzo różnorodne. I proszę się, proszę Państwa, nie nastawiać, że my tutaj przedstawimy taką prawdę objawioną i powiemy o tradycjach, które muszą obowiązywać i po prostu nie będzie innego wyjścia. Otóż nie. Te tradycje właśnie mają to do siebie, że są bardzo zróżnicowane, różnią się w zależności od miasta, różnią się nawet w zależności od domu. I to jest właśnie piękne. Musimy mieć świadomość, że tradycje Górnego Śląska pochodzą zarówno, czy to z kultury niemieckiej, z obszarów dzisiejszych Niemiec, a niektóre również mają swoje korzenie w wierzeniach ludowych, a także w obrządkach pogańskich. No i musimy sobie wyobrazić, że ci ludzie tak kiedyś i teraz w dalszym ciągu również pochodzili z różnych rejonów, poznawali się ze sobą, zawierali związki małżeńskie i tak te tradycje wymieniali, tak? Następowała nieustannie taka ewolucja tych tradycji i uważam, że to jest właśnie bardzo piękne i my tą tradycję właśnie powinniśmy traktować jako taką inspirację, a nie jako coś, co nas blokuje. Także nie nastawiajmy się, że ktoś powiedział tak i tak właśnie musi być, a ja na przykład mam inną tradycję i ja mam rację, bo tak naprawdę rację ma każdy. Te tradycje są bardzo różnorodne. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem takiego wielkanocnego koszyczka i tutaj ja już zaraz przekażę pałeczkę pani Bernatce. Ja niestety nie ruszę się stąd, niestety albo stety, ponieważ będę tutaj głaskała jeszcze naszą owieczkę, natomiast pani Bernatka znajduje się tutaj kawałeczek dalej i pokażę wam, co powinno znajdować się w koszyczku i jaka jest symbolika poszczególnych elementów. Zapraszam serdecznie tutaj do pani Bernatki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Co w chałupach piszczy. Tematem dzisiejszego odcinka będą zwyczaje wielkanocne. Szczególnie skupimy się dzisiaj na koszyczku wielkanocnym. Koszyczku wielkanocnym, który pewnie, zapewne każdy z Was zna, każdy z Was przynajmniej kilka razy w życiu taki koszyczek przygotowywał, czy jeżeli nie przygotowywał, to z takim koszyczkiem szedł do kościoła, żeby go poświęcić. W tym roku będzie zupełnie inaczej. Nie pójdziemy do kościoła z tymi koszyczkami, żeby poświęcić produkty, które się w nim znajdują. Natomiast samo zrobienie takiego koszyczka myślę, że jest bardzo dobrym zajęciem na obecny czas i myślę, że takie nawet modlitwa taka przy rodzinnym stole też będzie miała duże znaczenie, jeżeli chodzi o samo spożywanie tych posiłków, śniadania, które w pierwszy dzień wielkanocny będziemy spożywać. My dzisiaj tutaj zajmiemy się właśnie wkładaniem różnego typu produktów do koszyka wielkanocnego. Święcenie pokarmu jest częścią chyba taką najbardziej znaną, jeżeli chodzi o tradycje wielkanocne. W takim koszyku powinny się znaleźć takie produkty, które od dawien dawna były święcone oraz takie, które na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków były sukcesywnie zmieniane.
Zwyczaj święcenia koszyka wielkanocnego, potraw wielkanocnych pochodzi z VIII wieku, natomiast dopiero w wieku XIV przyjął się u nas w Polsce. Początkowo święcone potrawy były w domach, które znajdowały się zazwyczaj u bogatych, na stołach bogatych chłopów czy osób, które po prostu miały tych pokarmów dużo i nie były w stanie ich przenieść do kościoła, żeby wszystkie poświęcić, więc zmodyfikowano to troszeczkę i właśnie w późniejszych wiekach ten koszyk już był tylko symbolicznie przyniesiony do kościoła i tylko część tych potraw właśnie w tym koszyku się znajdowała. Takim nieodzownym elementem, który do koszyka wielkanocnego trzeba włożyć, jest chleb. Ja tu mam przygotowane różne produkty. Jest chleb. Ja mam tutaj zarówno chleb pszenny, jak i chleb żytni. Chleb jest podstawowym pokarmem, bez którego nie możemy się w życiu obejść. W symbolice chrześcijańskiej chleb symbolizuje nam ciało Chrystusa. Jest to ciało Chrystusa, które kiedyś taką funkcję pełniła Pascha. Potem właśnie już były dodawane krojone kawałki z całego bochenka chleba, gdy z całego bochenka nie święcimy. Święcimy tylko te części, których namiastki po prostu możemy do koszyka włożyć. Wkładamy do naszego koszyka chleb. Chleb, czyli ciało Chrystusa. Drugim elementem, który musi się znaleźć w naszym wielkanocnym koszyku, nie wiem od czego tutaj zacząć, żeby było sprawiedliwie, zacznę po kolei, to kochani jest chrzan. Ja mam tutaj przygotowany chrzan, który jest w słoiczku. Chrzan jest symbolem tężyzny fizycznej, witalności, dlatego spożywany gwarantuje nam dobre zdrowie. Jednakże do naszego dzisiejszego koszyczka nie będziemy wkładać takiego gotowego, tartego chrzanu. Ja mam przygotowany tutaj chrzan w korzeniu. To są takie kawałki korzenia chrzanu. Ten korzeń po poświęceniu był przynoszony do domu i na śniadanie wielkanocne odkrojono kawałeczki tego chrzanu i każdy musiał spożyć kawałek takiego plasterka chrzanu. Gwarantowało to właśnie, tak jak mówiłam już poprzednio, tężyznę i siłę i zdrowie. My tutaj po zakończeniu tego programu wszyscy spożyjemy kawałek tego chrzanu, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby w dzisiejszych czasach w sposób szczególny dbać o to zdrowie. Barankowi naszemu myślę, że też spróbujemy dać, aczkolwiek nie wiem, czy akurat chrzan to jest jego ulubiona potrawa. Więc tak jak mówię, kolejny element, który wkładamy do naszego koszyczka, to jest chrzan. Tu zabieram dwa następne elementy, nie będę je dzieliła na dwa produkty. Są to wędliny. Wędliny, które są symbolem płodności, zapewniają nam zdrowie, mówią o dostatku. Najczęściej do koszyczka wielkanocnego wkładamy wędliny, które są zrobione z mięsa wieprzowego, natomiast nie jest to regułą i możemy dać takie wędliny, które akurat mamy, które lubimy, a które mamy nadzieję, że zapewnią nam właśnie ten dostatek i dobrobyt. Następne produkty, więc mamy już chleb, mamy już chrzan, mamy wędliny. Następny element, który musi się znaleźć w naszym wielkanocnym koszyczku, to jest babka. Babka, która musi być domowego wypieku, najlepiej zrobiona właśnie przez nas samych. Nie musi być ona bardzo idealna. Ta moja zrobiona, jak widać, jest właśnie w sposób taki nie do końca idealny, ale chodzi nam o to, żeby ona była zrobiona przez nas samych. Powinna być najczęściej to babka drożdżowa. W czasie tych świąt wielkanocnych, nie wiem, czy każdemu z nas uda się tę babkę drożdżową zrobić, gdy
gdyż jak wiemy, wszyscy na rynku mamy obecnie deficyt, jeżeli chodzi o drożdże. Ale może to być zarówno babka piaskowa, czy jakiś inny produkt piekarniczy, niż koptowa lub inna. Taka babka zapewnia nam doskonałość i umiejętność. Jest symbolem doskonałości i umiejętności. Wkładamy ją do naszego koszyczka. Patrzę, co tu jeszcze mamy. Mam tutaj te dwa takie pojemniczki, one są małe. W jednym mam, po lewej stronie mam pieprz, po drugiej mam sól. Sól symbolizuje nam oczyszczenie. Sól dodawana do produktów zapewnia nam też to, że produkty się nie psują. Dlatego też jest ona takim antidotum na to, żeby się nie zepsuć. Nie zepsuć tylko, żeby się nie tylko zepsuły pokarmy, ale w przenośni także, żeby po prostu my sami nie ulegliśmy jakimś złym pokusom, nie zepsuli swojego stosunku do świata, do nas samych, do innych. A pieprz, zmielony czarny pieprz, jest symbolem gorzkich ziół, które kiedyś Żydzi dodawali do takiego sosu, które te gorzkie zioła miały przypominać o ciężkiej niewolniczej pracy, jaką Żydzi wykonywali dla Egipcjan, między innymi przy robieniu różnego typu elementów budowlanych, cegieł czy jakichś innych bloków budowniczych. Patrzę, co tutaj jeszcze mamy. Tutaj w takiej folii mam dwa kawałki sera. Mam ser biały i ser żółty. Ser, kochani, symbolizuje nam porozumienie pomiędzy człowiekiem a przyrodą, żeby po prostu istniały te zależności przez cały rok. Dlatego dobrze jest do święconego koszyczka włożyć też kawałki sera. Ja go tutaj sobie dobrze zapakuję. Gwarantuje on dobry rozwój stada. Między innymi owiec, kóz czy krów. My tutaj akurat w Skansenie żeśmy postawili na owce. I patrzę, co tu jeszcze mamy. Mamy tu, kochani, elementy, które do naszego koszyka są dodawane jako element, który w święceniu koszyczków był jako ostatni. Ja tutaj mam takie kraszanki. Nie muszę wam chyba mówić, że są to jajka, które te nasze akurat gotowane były w różnego typu wywarach. Jajka, które są symbolem odradzającego się życia. Ja tutaj mam jajko takie, które ugotowane było w łupinach cebuli, to są te. Tutaj sobie przygotowałam, żeby pokazać, jak wyglądają takie łupiny, ale nie muszę chyba wam o tym mówić, bo na pewno łupiny cebuli każdy zna, natomiast może nie każdy wie, że można z nich uzyskać po ugotowaniu taki kolor jajka. Wkładam te kraszanki do naszego koszyka. Tutaj mam takie kawałki kory dębu, których wywar barwi nam jajko na czarno. I następny kolor jajka, kolor zielony, uzyskałam. My tutaj w Skansenie nie zdążyliśmy wyhodować na czas owsa, natomiast ja w domu właśnie zrobiłam taki wywar z owsa, ponieważ u mnie w domu jest już troszeczkę większy i właśnie ten wywar, jeżeli damy do niego jajko, powoduje, że będzie miał kolor zielony. Ale my tu też w Skansenie żeśmy tak troszeczkę celowo później ten owiec wysiali, żeby po prostu za parę dni, na czas, gdy przyjdą święta, był taki, jakby to powiedzieć, w sam raz. I kochani, element już ostatni, który w koszyczku musi się znaleźć, to jest taki, o którym celowo nie powiedziałam na samym początku, a który jest najczęściej kojarzony ze świętami. Chodzi nam o
baranka wielkanocnego, który jest symbolem życia, zwycięstwa życia nad śmiercią. Taki baranek wkładamy tutaj na samą górę. I to są, kochani, podstawowe produkty, które w Wielką Sobotę powinny się znaleźć w naszym wielkanocnym koszyku. Natomiast możemy dołożyć sobie też różne inne rzeczy. Co prawda słodycze nie są takim elementem, który powinno się święcić, ale ktoś, kto ma dzieci i kto był dzieckiem, to na pewno nie wyobraża sobie, żeby iść do kościoła z wielkanocnym koszykiem i nie mieć w nim żadnych łakoci. Dlatego myśmy do naszego koszyka dokładamy gorzką czekoladę i dokładamy nasze skansenowe ekologiczne słodycze. I tutaj mamy jeszcze, to mogłam jeszcze powiedzieć z okazji, gdy mówiłam o babie wielkanocnej, ale jako, że nie powiedziałam, to powiem teraz, że takie ciasto, które jest symbolem doskonałości i umiejętności, zrobiła tutaj moja koleżanka i jest ono z produktów bardzo, bardzo takich zdrowych, które polecamy właśnie do spożycia, do zrobienia, do upieczenia czegoś naprawdę, naprawdę dobrego i zdrowego. Ja do mojego koszyka dołożę sobie jeszcze pomidorka. I kochani, tak wygląda nasz koszyk wielkanocny. Ale żeby ten koszyk był jeszcze bardziej, tak żeby powiedzieć, dekoracyjny, naszym tutaj zwyczajem bierzemy, przykrywamy go serwetką. My tutaj mamy akurat serwetkę taką zrobioną ręcznie na szydełku, jako że propagujemy tutaj nawrót w skansenie do tradycji ręcznych, robótek ręcznych. Ja fajnie ten koszyk sobie teraz przykryję tą serwetką. Już troszeczkę mamy ten wygląd taki bardziej przypominający nam taki koszyk, z którym do kościoła się idzie, ale żeby był jeszcze ładniejszy, to na koniec udekorujemy go taką wiązanką z żywych roślinek. Tutaj mamy akurat bukszpan, forsycję i narcyz. Z tak przygotowanym koszyczkiem mam nadzieję, że na drugi rok pójdziemy już do kościoła i będziemy mogli się pochwalić i na pewno każdy z Was na swój sposób już przygotuje, bo muszę powiedzieć, że każdy koszyk jest inny. Każdy koszyk jest inny, każdy ma inne pomysły, każdy w inny sposób go może zrobić, może wykonywać. I tu, kochani, wracając do naszych skansenowych tradycji, Przyszedł czas, żeby zadać Wam tradycyjnie już trzy pytania, które będą później w komentarzach, na które w komentarzach będzie można odpowiedzieć. Pierwsze pytanie tutaj zadane to, kiedy, w jakim dniu święcimy koszyk wielkanocny? Co to za dzień? Jaki to jest dzień Wielkiego Tygodnia? Drugie pytanie. Czego symbolem jest baranek wielkanocny? I pytanie trzecie. Tu już teraz nie widać, więc trzeba się skupić na swojej pamięci. Proszę wymienić przynajmniej trzy elementy naszego koszyka, które znajdują się pod naszą serwetką. Myślę, że te pytania nie będą dla Was trudne i że bez problemu sobie z nimi poradzicie. I myślę, że na tym byśmy dzisiaj tutaj skończyli opis przygotowania naszego wielkanocnego koszyczka. A może Pani Bernatko, żeby tutaj nam uczestnicy wysłali swoje koszyczki, które... Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł właśnie. Zapraszamy. Zapraszamy Was również do tego, żebyście wysyłali zdjęcia swoich koszyków, żebyście pochwalili się tym, co wydajecie do koszyków. Ja tu jeszcze tylko obciążę troszeczkę moją koleżankę. Zabieram swój koszyk, żeby ona go też dobrze zobaczyła. Może usiądziemy tutaj, bo... Usiądziemy, ja może się napiszę.
chwileczką. Ja jeszcze powiem parę słów. Przepraszam, że to tak z tego miejsca, ale ta nasza owieczka tutaj wymagała uwagi, a ponieważ jest takim naszym specjalnym gościem, to uznałam, że dobrze, dobrze jej tą uwagę tutaj poświęcić. Gość specjalny, dobrze. Tak, gość specjalny. Więc tutaj w nawiązaniu do tych wypieków, o których tu pani Bernatka powiedziała, do tych bab wielkanocnych, do tych ciast, ponieważ my w Skansenie prowadzimy takie zajęcia pod nazwą Manufaktura Zdrowia, dotyczące takiego zdrowego, świadomego odżywiania, ja jeszcze mam taki pomysł, żeby zachęcić Państwa, ponieważ teraz na siłą rzeczy jest troszeczkę więcej czasu, żeby takie zdrowe wypieki w domu razem z dziećmi wykonać. My na tych zajęciach tutaj przedstawiamy różnego rodzaju takie przepisy, które nie zawierają pszenicy, nie zawierają białego cukru, nie zawierają raczej krowiego mleka. I to nie dlatego, żeby tutaj stwierdzić, że to jest złe i niedobre, ale tutaj zajęcia zostały stworzone głównie pod kątem dzieciaków, które mają jakieś problemy z alergiami, pod kątem rodziców, którzy się muszą z tymi różnymi alergiami mierzyć. I teraz może mi ktoś powiedzieć, że w nawiązaniu do tradycji, a kiedyś tradycyjna była pszenica, owszem, ja się zgodzę, tylko że teraz ta pszenica, którą mamy dzisiaj, to nie jest ta pszenica, którą jadły nasze prababcie, z której wypiekały nasze prababcie, ponieważ teraz niestety pszenica jest genetycznie modyfikowana i ona tych wszystkich wartości nie posiada. Dlatego tutaj taka zachęta, żeby spróbowali Państwo upiec coś dobrego z gryki, upiec coś dobrego z owsa. Akurat te ciasteczka, które tutaj wkładała pani Bernatka do koszyczka, to są ciasteczka, które składają się z płatków owsianych, kokosa, wiórek kokosowych, masła, takiego specjalnego cukru dark muscovadon, odrobiny amarantusa i miodu. I to są bardzo szybkie ciasteczka, ponieważ wszystkie składniki trzeba zagnieść po prostu w misce, następnie przełożyć na blaszkę, mocno ugnieść i w tej blaszce przez 15 minut piec, a następnie na ciepło pokroić. I to jest cała filozofia tych ciastek. Ja sobie tutaj... Są bardzo smaczne. Tak, ciastka są bardzo smaczne. Cała ta tajemnica tkwi w tym cukrze dark muscovado. Jeżeli ktoś miałby problem z nabyciem, to proszę pisać, to poinstruujemy, gdzie ten cukier można kupić. Dwa przepisy tutaj Państwu zamieszczę. Jeden to jest na te właśnie ciasteczka owsiane i drugi na ciastka gryczane, ponieważ gryka to jest taki bardzo dobry produkt, który też był używany przez naszych przodków. On jest bardzo wartościowy i uważam, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy zależy nam na tym, żeby tą odporność budować, ważne jest, żeby właśnie używać takich produktów bardzo bogatych, żeby nawet te słodycze, które jemy, to nie były tylko słodycze zawierające pszenną mąkę, biały cukier i nie daj Boże margarynę, tylko jeżeli to ma być jakaś słodycz, to niech ona jest wartościowa, ponieważ tych witamin, tych minerałów dzisiaj szczególnie potrzebujemy. Taka jeszcze tutaj rada, proszę nie używać margaryny, ponieważ to jest bardzo szkodliwy tłuszcz trans, proszę ją zamieniać na masło, masło jest nam bardzo potrzebne i proszę się też nie bać jajek, szczególnie żółtka są czymś, czego naprawdę potrzebujemy. Żółtko zawiera w sobie wszystkie aminokwasy egzogenne i one są zawarte w tym jednym małym produkcie. Także to jest taka naprawdę bomba witaminowa, bomba energetyczna i o tym powinniśmy pamiętać. Także nie bójcie się też kogla mogla. Zamiast białego cukru do kogla mogla polecam ksylitol, czyli cukier brzozowy. Jeżeli ktoś jakieś szczegóły chciałby poznać, to zapraszam tutaj do kontaktu z nami. Póki co mamy piękny koszyczek. Jest nam żal, że w tym roku nie możemy Was zaprosić na święcenie pokarmów tutaj w plenerze, ale uważam, że takie zajęcia dotyczące takiego świadomego przygotowania koszyczka były bardzo wartościowe, nam wszystkim potrzebne. Jeśli ktoś ma inne tradycje, to też prosimy, żeby nam tutaj... Jak najbardziej, nie jesteśmy skupieni tylko na jednym zwyczaju i jesteśmy otwarci po prostu na wasze propozycje, waszych koszyczków i dokładnie. Z chęcią poznamy, jak jest to u was zrobione w domu. Jeżeli ktoś inne rzeczy dodaje, to proszę nam o tym jak najbardziej powiedzieć. My chętnie wysłuchamy, bo tak naprawdę to ile ludzi, tyle tych tradycji na Górnym Śląsku może być, prawda? Dokładnie. Zostańcie w domu i życzymy wesołych świąt. Do zobaczenia. Przede wszystkim zdrowych. Do zobaczenia.